To zajebiście! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, mam nadzieję, że jako taką mnie widać. Chciałem dzisiaj spróbować nagrywać w jakimś takim ciekawszym klimacie. Pełno świeczeń, wiadomo. Nie, tak naprawdę przygotowuję się na ruchanie. Tylko chłopcy lubią fajne zabawki. Dziewczyny lubią świeczki. Wcale tego nie powiedziałem. Dobrze, skoro już zaczęliśmy i mamy już rozpoczętą rozgrywkę, to może zacznijmy od przedstawienia nowych graczy, którzy będą z nami dzisiaj umilać dzień. A zacznijmy od czerwonego gracza. Dobra, ja pamiętam, jak to wszystko się nazywa, ale zawsze lubię, jak jest tutaj na imkomie pokazane. No halo, no pokaż się. Dobrze, zacznijmy od tego, że Carpe Diem wciela się w krwawe elfy, a inkom mi znikł i jest mi smutno. Jeżeli to się zaraz nie pojawi, to zacznę nagrywać od nowa. Halo. No kurczę, no halo. Co jest Frost Weapon? Nie możesz kontrolować Frost Weapon. Dobra. O! No i teraz jest cudnie. Jest mi po prostu wygodniej. Bo nie pamiętam, jaki kolor jest od kogo. Dobrze. Zacznijmy od przedstawienia graczy, to już zacząłem, mamy minutę 30, 40, zaraz 40, minuta 40. Jako Blood Elf przedstawiamy Carpe Diem, który w poprzedniej rozgrywce bardzo fajnie grał, jako Burning Legion, płonący Legion, po czym nagle go wyjebało i cała rozgrywka wygląda jak jedna kupa gówna. W roli Scourge, czyli plagi, Fafa Scourge, czyli po prostu Fafa, Fafnir. Postać płonącego legionu wcielił się Altair. Jeżeli już mowa o Dalaran, to mamy Neltariona, wcześniej znanego i poznawanego z rozgrywki. Jeżeli chodzi o krasnoludy, to mamy Kel'Thuzada, który ewidentnie nie był jednym z członków sprzymierza młotów, trzech młotów, tak wiadomo, z lore'u Warcrafta i świata w sumie Warcrafta. Dalej mamy Avirona, który będzie władać mroczną hordą. Mamy Miśka.pl, który będzie władać zwykłą hordą. Mamy Forsaken jako Forsaken. Będzie bardzo łatwe do zapamiętania, jak będę mówić Forsaken, to będziecie się zastanawiać, czy on mówi o nacji, czy o bohaterze, ale jeden bo to jest jedno i to samo. Rafik jako Cult of the Dam. Frost Whisper jako Silverhand. Zobaczymy, jak tym razem pójdzie przymierzu, bo może być naprawdę bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o Imperium Trolli, to mamy do czynienia z Anną Scarlet. Jestem ciekaw, czy to faktycznie dziewczyna. No i oczywiście nie Cult of the Dam, ani też nie Devil May Cry, tylko Dragonmaw Clan, którym będzie prowadził Draco. A mi komputer zaczął robić takie... Dobra, nieważne. No i ruszyli jak dzikie kłony w Agreście. Krasnolud już coś pinga. Miakunga pinga. Właśnie, czy tutaj... A jednak się coś zmieniło. Ja miałem wrażenie, że tutaj będzie ten... część trolich włości. Bo pamiętam z poprzednich wersji. Sprzed 1.4.2, sprzed tego patcha. Tutaj były... Frost trolle. Właśnie lodowe trolle. I one były bardzo dużym utrapieniem na początku gry, bo jeżeli zaczęły atak tutaj, to długo trwało, zanim zdobyło się Gnomergan, zanim przybyły sprzymierzone posiłki, przymierzone jednostki. No on powinien teraz stąd wziąć jednostki, wycofać je z miasta, z wioski, z wszystkiego, żeby wszystkie skumulować w jednym miejscu. Nie wiem, czy to samo zrobiłby z Falstadem, ale chyba tak. Tutaj, a patrzcie, Falstad chyba żyje własnym życiem i siecze robię, a nawet razi piorunami wszystkie nieprzyjacielskie jednostki. O, księga doświadczenia. Oczywiście, to dla niego. The Frozen Throne survived the first impact of Illidan Demonic Spell. Grey Gaiman has been defeated in battle. The people of Gilneas have surrendered their Conqueror. Kto zajął Gilneas? O, Dalaran. Bardzo dobrze. No to teraz mamy werewolfy wśród Dalaranu. Będą mogli się lepiej bronić przed Forsaken. Co się dzieje tutaj? Co się dzieje tutaj? Tutaj ktoś bije. Dobra, krwawe elfy się biją. A także tutaj coś wylądowało. No, czy krwawe elfy zamierzają przejść na stronę
Na jaką tam stronę? Pierdziele. Właśnie, ale co on robi? Haldron. Halduron. To się biją. Co tutaj mamy? Forsaken zdobywa kolejne punkty kontrolne. Nawet nie wiesz, że za rogiem czai się Forrest Whirlspell. To mamy. O matko. To nie jest Lordaeron. Ja bym chciał sobie przypomnieć. Tutaj była ta wielka fajna walka. Tam tutaj mamy Skullmans. To musi być. Co to jest? Sylvanas has traded the North for alliance with Valkyrias. No, czyli poszli tutaj. Sylvanas has ordered collection of Forsaken Silver Front. Nie wiem. A tego nie pamiętam. Andorham, może być. Też ładnie. Krasnoludy są bite? Nie. Krasnoludy jeszcze nie są bite. No to jest względny spokój. No, ale Dragonmaw Clan chyba przystąpił do atakowania. Tak. Zajął część koło mostu, ale jeżeli tak patrząc w tych kategoriach, to ten most niedługo chyba się zapadnie, zawali, czy zniszczy. Albo już to zrobił, a ja o tym nie wiem. Okej, okay, sprzymierzeńcy Dalaran pomagają krasnoludom. The Kirito has rebuilt the realm of Highland, coś tam tutaj, tak? Nie. Odbudowali tutaj Dalaran. Gdzie to jest? Halo, halo, to było gdzieś tu? Kurczę, ja jestem taki ślepy. Tu gdzieś jest Dalaran. Tak? Ja nie wiem, co się stało. Hero Sniper. Co? To się dzieje. Tutaj Fioletowi z pomocą. Jezus Maria, ja nie wiem, co zacząłeś komentować. Co się dzieje? Dark Horde bije się z płonącym legionem. Altair bije Dark Horde. A Viron dostaje w pierdziel. Infernale zaczynają srogo siepać swoimi aurami. Jednostki, które są naokoło, ale kurczę, no tutaj niewiele nawet się namęczy, żeby zdobyć Outland. Tutaj powoli jeden przyczółek pada, kolejne będą. Również padał jeden za drugim. Zobaczmy, czy kolejny gracz wyszedł. Nie. Więc jest o wiele, wiele ciekawiej. Tutaj jest jeden punkt kontrolny, tu mamy kolejne coś w stylu muru, które znajdowało się gdzieś tutaj. Dokładnie tu. Muru. O, a tutaj krwawe elfy zaczynają robić walkę podjazdową ze Scourge, które jest pod dowództwem Fafa. Faf raczej sobie spokojnie zaczyna podchodzić do tej walki, ale chyba zaraz głupio straci kilka biesów pod ziemi. Jeżeli chce doprowadzić do straty jednostek, ja bym ich zakopał, jeżeli oczywiście jest taka możliwość. Tam wydawało mi się, że ma. Chociaż możliwe, że jednak nie. Jeszcze budynek upadł. Tutaj się bronią. Tutaj korzystają cały czas z teleportu. No i będą przesyłać tu jednostki. Będzie to długa walka, ale jeżeli dobrze to rozegra, to wystarczająca. Andorhal został przejęty przez Frost Whispera, który ma bardzo znaczne ilości jednostek. Nie sądzę, żeby chciał iść do Skullmans, bo jest to naprawdę mocna forteca. To jest chyba Skullmans. Z tego co pamiętam, to chyba tu właśnie jest Skullmans. Nie, to jest Naxxramas, co ja piję? Pitole. Co jest ta ja pitolu? A gdzie jest? No, o. Tutaj coś zepsuli. Halo, kto tu zepsuł? Halo, jest tu kto? Nie wiem. Tak czy siak, Forsaken zaczynają przechodzić na teren Dalaranu pod dowództwem Neltariona. Jestem ciekaw, czy Neltarion zareaguje i pójdzie w kierunku swoich nieprzyjaciół. Ale póki co widzę, że tutaj jest sroga walka. Trolle włączyły się do walki. Zaczęła się przepychanka między Blood Elfami, trollami, a plagą, która tutaj sobie czeka. Arthas Menethil nawet tutaj jest. Bardzo dobrze, że wzięli tutaj Arthasa. Offer an alliance with you to accept the diplomacy message. Coś tam. Dobrze. Trolle zaczynają walczyć z krwawymi elfami oraz Dalaranem. I teraz... Ja bym poczekał na miejscu plagi, aż się oni trochę powybijają. W momencie, kiedy zabraknie jednostek z jednej ze stron, wejść na plecy. To by było bardzo ciekawe, to by było nawet bardzo mądre. Chociaż, kurczę, trolle teraz się wycofują, a oni nie są w sprzymierzu. To nie są sprzymierzone jednostki. Może być bardzo ciężko. O, jakieś jednostki giną. To niedobrze, że giną. Arthas, nie idź na front. Nie idź na front, bo cię zablokują i umrzesz. Teraz co się dzieje tutaj? O, Forsakeni wchodzą sobie
bardzo, bardzo gładziutko, jak nożyk w masełko. Dlaczego? Bo większość sił napierających jest właśnie tutaj, wraz z krwawymi elfami, a Arthas Menethil musi uciekać przed tym pieprzonym... Co to jest? Zeżrij tego biesa! Zeżrij biesza. Bardzo dobrze. Aha, kupił sobie pociąga. No, też jest opcja. Przydałaby się tu teraz łódka. Dobrze, że jest tu ta łódka. Halo, Arthas, kretyn, kretino! Tu łódken! Nach łódken gejen zi! Ty kur... Ty ka... Halo! Halo! Arthas! Arthas, halo, przyjaciel! Ty głupi głupku. Fajnie, straciłeś koronę Lorderonu. Super! Kibiąc 5 do wszystkich statów, poszło się przysłowiowo jebać! A zobaczmy, co robią krasnoludy. Krasnoludy tutaj przenoszą swoje jednostki. Tutaj jest jedno przejście. O, patrzcie, fajnie, czerwone stroki. O, wow! Wowa, wiwa! Dragon Maw Clan stracił przyczółek, kolejny! I ostatni mu w sumie został. Zaraz Dragon Maw Clan zostanie zniszczony. Kael'thas has liberated Silvermoon. Czyli zdobyli Silvermoon, mają teraz spokój, mogą powoli zmierzać w kierunku studni Sunwell, żeby ją zniszczyć. Przejąć. The Dragon Hunt has founded a small outpost under the ruins of Highbanks. No to tu mamy te ruiny. Ale tutaj mamy drakoniki, drakony, drakonkiny. Kurwa, drakoniki. Drakonik, no ja. Jedna literka, a tyle może namieszać. No ale. Dragon Battle Master. Highbanks. No. Teraz w kwestii krasnoludów jest tylko przepłynąć na tamtą wyspę i Dragon Maw Clan nie istnieje całkowicie. Kael'thas wykonuje bardzo dobrą robotę. Bardzo skuteczną. Forsakeni tutaj sobie rozprzestrzeniają się niczym plaga. Co w sumie nie pasuje, bo plaga się nie rozprzestrzenia, plaga się zatraca troszeczkę. Ma tylko 3 punkty kontrolne, powinni raczej skupić się na tutaj znajdujących się na mapie w Northrend punktach kontrolnych. To i tak by było stracone, więc po prostu strata jednostek, strata Arthasa. Z jednej strony dobrze, że go wysłał, z drugiej strony dobrze, niedobrze, że go nie cofnął. Nie cofnął. Jeżeli chodzi o Dalaran, traci punkty kontrolne. Zaraz straci Gilneas i będzie jedna wielka kupa. A wiadomo, kupa śmierdzi. Jak kupę się ruszy, to śmierdzi jeszcze bardziej. Więc teraz, jak poruszą Gilneas, to będzie się naprawdę śmierdzieć, a jak Dalaran będzie próbować się tu wrócić, to się śmierdzi jeszcze bardziej. Aha, dobra. Lodelfy, krwawe elfy zdobyły Sunwell, teraz się cieszą. Bardzo fajnie, wszyscy się cieszą, wszyscy piją, palą. A jeżeli chodzi o krasnoludy, no dobra, nie wiem, tutaj klikacie, klikacie, bardzo się cieszę, jest tutaj pięknie. Forsakeni się biją mocno. Jeżeli chodzi o Northrend, no to mamy tutaj portale, które przesyłają jednostki, to jest po prostu płożoga. A teraz, jeżeli chodzi o Północy Legend, to ma całkiem spore pole do popisu. Tym bardziej, że chyba wypleni już całkowicie, a nie, zostały to jeszcze, jeżeli chodzi o naszego Avirona, to tutaj ma jeszcze punkty kontrolne, coś tutaj sobie radzi, ale nie za bardzo, bo Carpe Diem, przepraszam, Arthas bardzo dobrze zna się na rzeczy, jeżeli chodzi o gry w Lorderony i Aviron będzie miał naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, jeżeli nic nie zrobi. Undercity! Widzicie? Kurde, pamiętam. No, a tutaj jest uwięziony Kil'jaeden. Kil'jaeden, czy... ten kretyn, którego w Azerothach tak bardzo szybko zabili. Ale to wiadomo, to kwestia graczy, tak. To wcale nie jest to, że to jest pół... To jest pół, którego można tam... bardzo trudno zniszczyć. Nie. Tutaj jest księga doświadczenia, co mnie dziwi, dlaczego nikt tego nie wziął. Przecież... Wow! Silverhand przeprowadza atak na Forsaken! Tego się Forsaken nie spodziewa. Tym bardziej, że większość swoich jednostek ma rozsianych gdzieś w pizdziet po mapie. A w sumie znaczna część ich jest w Gilneas, więc teraz to jest kwestia tylko przeprowadzenia, zgrupowania w jednym miejscu, wypuszczenia jednostek piechoty w walkę na pierwszej linii, z tyłu zaraz za nimi strzelców wraz z kasterami. No i szafa gra. Można nakurzać, można walczyć. Tym bardziej, że mają tutaj jednostki oblężnicze i jednostki leczące, które będą naprawdę pomagały na polu bitwy.
No co prawda, jeżeli chodzi o Silverhand, również ma bardzo ładnie zbalansowane jednostki, ale teraz jest okazja, jeżeli to zostanie dobrze wykorzystane, to tutaj jednostki obrężnicze mogą być bardzo szybko zniszczone, ale niestety trwało to wszystko za długo. No i teraz Forsaken, prowadzony przez Forsaken, nie będzie miał już Forsaken, bo Forsaken, Forsaken, Forsaken. Nie? Nie. Dobrze. Natomiast Frost Whisper sobie bardzo dzielnie tutaj razi, wysuwa jakieś tam jednostki, które lurują tutaj jednego pudża. On zaraz tutaj zginie. Jezu. Jeden z... No taka jednostka zaraz umrze i będzie jedne obrażenia mniej. A dla nich to nie jest żadna strata, one zostaną leciutko bite. The Smolderhorn Trolls of Blackrock have allied themselves with Red Dark Horde and vowed to contain the Second War. Wow. Tutaj chyba trolle się sprzymierzyły i tutaj mamy jakiś outpost. Nice! Mamy przymierze między Dark Hordą a trollami. I teraz nie ma Imperium Trolli, tylko jest Smolderthorn, które... Nie wiem co robi, bo nie spotkałem się z tym jeszcze. Ale fakt, Dark Horde może się przymierzyć z Saldronem, może się przymierzyć z Burning Legionem, gdzie będą współpracownikami, sojusznikami i to będą fajne, fajne, fajne rzeczy, a może także połączyć się z Hordą, ale... Ale to chyba to do tego nie dojdzie. Tak, miasto sojusznika dostaje w pierdol! Więc reagujcie, moje malutkie nionki, bijcie się! Tutaj kilka jednostek właśnie ginie. Żadna strata, tutaj kurczę. Gościu cały czas jest leczony, więc się nawet nie martwi. Ale to, co tutaj się dzieje, właśnie przeniesienie tych paru jednostek leczących na linię frontu mogłoby być bardziej przydatne, bardziej skuteczne. No ale. Scarlet Crusade! Jezus Maria, Tyrskent zostało ze. Co? Wróćmy. Przecież Tyrskent zmienia się w Scarlet Crusade w momencie, kiedy jeden gościu ginie. Tak? Dobra, the Silverhand Order lie decimated blood from the ashes of power. Scarlet... Dobra. The Scarlet Crusade led by Saidin Deathration. A ja... Halo, ja zatrzymałem. Ja chciałem zatrzymać. Dobra, nie zatrzymałem. Matter cost, bla bla bla. With Morgroth Death... Co? Pledge to the Horde. Aha, czyli teraz mamy przymierze Hordy z Dragon Clanem, a krasnoludy idą zaraz siać w pierdol i zniszczenie, tak dosłownie. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. No, jeżeli chodzi o tą walkę, jest z góry skazana na porażkę, jeżeli chodzi o Forsakenów, którzy nawet przy pomocy latających jednostek nie są wiele w stanie zrobić, tym bardziej, że Scarlet Crusade wraz z Blood Elf, wraz z Dalaranem, używając odpowiedniej magii, niszczą wszystkie przyzwane jednostki Forsaken, dowodzone całego przez Forsaken. Teraz Forsaken wraca do Forsaken i Forsaken, Forsaken, Forsaken. A jeżeli chodzi o krasnoludy, właśnie ruszają do boju, zabijają pierwsze jednostki troli, a wraz z... A nie, Wone, Wuni, przeżył. To jest taki... What? Aha, to jest Hordy. Sorry, myślałem, że trolle zostały zaatakowane przez przymierzeńca. Ale tutaj mamy Teraz przydałoby się przeprowadzić tutaj przegrupowanie jednostek. O kurde. Co ja mówię? Dark Horde... No dobra, tutaj Dark Horde mimo wszystko ma szansę to jakoś fajnie wyjść z tego. I teraz jednostki troli powinny ruszyć do przodu, zaś go od tyłu i zaatakować jednostki walczące na dystans. Tutaj, no to fakt, Dark Horde nie ma za dużo tych jednostek, ale to by było wystarczająco dużo czasu. I tak właśnie to robią. Trolle ruszają na plecy jednostek krasnoludzkich. To jest bardzo duża szansa, to jest bardzo dobry moment do walki. Tym bardziej, że jednostki opancerzone będą miały ciężki orzech do zgryzienia w walce z tymi tutaj dzielnymi trollami. Jednostki opancerzone, kurde, jakoś sobie dobrze radzą. Halo, czy wy jesteście naprawdę tacy słabi? Co wybijecie? Nie wiem, co wybijecie. Ład! Dalaran przyszedł! Dalaran! O kurczę.
bardzo fajnie prezentuje swoją grę osoba grająca Dalaranem, a jest to Neltarion. Neltarion bardzo dobrze sobie radzi w momentach kryzysowych dla swojego teamu, dla swoich sprzymierzeńców, dla swoich towarzyszy, zwłaszcza, że w momentach kryzysowych, takich jak atak na plecy jednostek opancerzonych, mógł się bardzo źle skończyć, chociaż całkiem dobrze sobie mimo wszystko radziły krasnoludy. To było trochę dziwne, że takie małe obrażenia prowadzą trolle. No ale wsparcie ze strony Dalaranu przyniosło bardzo duży zysk, mniejsze straty u krasnoluda, a co za tym idzie, teraz w sprzymierzeńcy mogą ruszyć podbijać trolle i Dark Horde. Panowie, co to jest sprzymierzeńce? Co tak łatwo? Halo? Kus Scrooge is nab. Nabi. Kus Scrooge is nabi. Scrooge jest nabi. Tak, 15 punktów mam. Wihu! Dwarf! The greatest troll settlement of Lordaeron. Zulaman has fallen. The money trolls lies scattered and leaderless. As on the roof, the embattled city of the Spider Kingdom has finally succumbed to the Scourge. From its ruins, Ner'zhul has raised his undead spider army. The Horde has traveled to the elemental realm of Deepholm and made contact with the Earthling. From the Earth Warder has vowed to end with Horde commanders. Nic nie rozumiem. Ale tutaj są jakieś walki, tutaj w sumie coś się stało z Horde, bo teraz mają chyba Trala z tego co skumałem. Tak, to jest Tral. Tral znajduje się gdzieś w chuj w podziemiach. What the fuck? Czy Tral przyzwie Neltariona? What? What? A to jest ciekawe. Aha! On teraz chyba jest wśród żywiołów, tam według uniwersum, tam on chciał się dowiedzieć, czemu tutaj wszystkie żywioły są przeciwko niemu, tutaj problemy, stracił moc. Później przyszedł Ragnaros, a jeszcze wcześniej musiał coś, cofnął się w czasie, halo. Ja pierdolę, ten to miał kurwa przygody. A co to się dzieje? Krasnoludy biją. Biją, pobiją i hordy nie ma. Dragon Ball Clan zaraz kopnie w kalendarz. Trolle się złapią za kły. Magni idzie siać w pierdol wraz z Falstadem. No to bardzo pięknie. Czemu jeszcze? Aha, tutaj mamy ten outpost, bardzo fajnie. Czy, oj, mieliśmy cofnąć tutaj na tego, ale zobaczmy. Bran, halo, Bran, kurwa, czemu ty tam nie jesteś? Powinieneś iść odnaleźć tego, Bilgana. No, bardzo dobrze tutaj zadziałały jednostki krwawych elfów, blokując wieżyczki, które nie zadają teraz już obrażeń. Bardzo, bardzo cwane, bardzo sprytne. Jeżeli chodzi o krasnoludy, ale dole, o hordę. No tutaj se siedzą, tutaj se patrzą. Co to ty? To masz posążek z cyckami. Matki Ziemi. Mother Gaia. Gift from the Earth Mother. 6 intelligence and 200 hit points. The drug has been destroyed, death form has been cleaned, undead, the blood elves are now free to pursue violence with the Horde. Ej, no co, skoro tamto upadło, to teraz mogło się sprzymierzać. A tutaj mamy bardzo dużo jednostek Scarlet Crusade. Właśnie widzimy, że tak głównymi jednostkami... Moment, sprawdzę, czy mi się nic nie pali. Bo się ciepło robi. Głównymi bohaterami tej rozgrywki są w chwili obecnej krasnoludy, które mają 16 punktów kontrolnych, Scarlet Crusade z 11 punktami oraz Blood Elf z 10. Czyli przymierze póki co ma 37 punktów kontrolnych razem, łącznie, co jest bardzo dobrym wynikiem. Natomiast Forsaken jest w dupie. Jeżeli się sprzymierzą ze Scourge, to może jeszcze coś uda im się zrobić. Ej, zobaczmy co tutaj się dzieje. Black Horde zabiera wyspę krasnoludom, to będzie bardzo niefajne. Teron Gorfinc będzie szukał kolejnych wysep, które będzie mógł zajmować, bo nie ma tak nudzić. Co się dzieje tutaj w Outland? W Outland wszystko jest zabierane przez jednostki Altaira. Co się dzieje u góry? Tutaj wielki spam. Jednostki Rafika przybyły, to pod Sunwell. Teraz wszystko jest bite. Na szczęście są tutaj robotnicy, na których można skupić przyzywanie jednostek. I przybyły jednostki sprzymierzone do Dalaranu. A to tylko pieprzone gule. Udar Varimatras Instruction per...
Desperate Furious Pursuit of the Personnel, the Death Knell, the Great War Structure of Handle, Spain is the High Damage, the Bridge. Aha, czyli most tam dole upadł. W sumie nie wiem, jak to zrobić, żeby upadł, trzeba na niego napierdać? No tak czy siak. No, Dalaran bez problemu odparł ten śmieszny atak ze strony plagi. Oni tutaj dalej nudzą, tutaj mają troszeczkę dosyć. Myślę, że tego jeszcze nie zniszczyli, bo to jest tak bez sensu to zostawiać. No ale dobrze. Jak wygląda u góry? U góry jest czysto. Ulduar tutaj czeka na spotkanie krasnoludów. Kil'jaeden has offered the fell pact to Kael and his magic addicted blood elves. The Legion has offered you the Fel Pact to join him type Accept Pact. Kil'jaeden Altair, myślisz, że on to zrobi? Jak dwarfy? Nie! Mają 16 punktów. A to by było teraz głupie, gdyby Blood Elf przyjął propozycję Bornigle Johnu. Scarlet podbił. A trzeba przyznać, kocham dwarfy. Całe południe moje. No, prawie. Tutaj chyba tam zdobywasz te tereny, ale pamiętaj, że w tym momencie stąd mogą przyjść naprawdę srogie jednostki, jeżeli chodzi o Altaira. Altair ma naprawdę srogie pole do popisu, bo może praktycznie w każdym miejscu się teleportować. A, co tam? For now, nowhere. Just, ja tu wygrywam grę, a ten nie chce mi dać kanału. Kanał Tandola? To? To ktoś inny mu zepsuł? Kurde, coś tak ciepło tu jest. Co zaraz kurwa się spalę. Może inaczej. Jak nie dasz kanału, to otworzę ten Dark Portal. I tam wejdę. I umrę. To otwieraj. Szczerze? Się kurwa zgarbisz. Bo tam naprawdę można srogo się bronić. To otwieraj, gram drugi raz Legionem. Za kanał. Nasz klient, nasz pan. Dołączę, Blood Elves. No to wpierdol. Jak ci dobrze szło, tak teraz trochę coś żeś do dupy. Altair, nie rób tego. Dude, where do you need support? Kurczę, niech Skorcz pójdzie zabić Sylvanas. Jak wtedy zabije Sylvanas, to zostanie się Banshee i będzie mogła się dołączyć do Skorcz i będzie, przynajmniej będzie jakieś przymierze, będą walki na jakimś konkretnym. The Scarlet Crusade lies in the territory. It has been operation. Terror's Hand is ruins of the Arch Crusade. Aha. Czemu zostałem Sylvanas? Bo Forsaken poszedł Putres. Co? Nie rozumiem, co się dzieje. Coś tutaj gadają. Okej, okay. Tutaj jest chyba proponują Bil'gana wysłać. Fu, Brana. Bo Bil'gana tutaj, tam, tutaj, tu. Wtedy się teleportujemy gdzieś tam na dół. Co się dzieje tutaj? Tu widzę jednostki. Aha, czyli byli ważny ryb, zdjęli, poszli, wyjebali. A Bil'gan jest tutaj. Tutaj można Bil'gana. O, on sobie tutaj czeka i kurwa maznie. A ty co, nic nie robisz. Krasnolud kliku. Ło, troll zajmuje punkty. To jest kurwa nudzenie. Masz jedną bazę. Jeszcze wkurwiasz. Oho, Dragon Ball Clan został. Chyba już nie gra nawet. A nie, patrzcie, gra. Dragon Ball Clan ma 2 punkty. No popatrzcie. Tutaj 2 jednostki na dalej czekają, tak pilnują se. Nudzi im się. A jakieś kurwa statki. Nie wiem, po cholerę mi to pokazuje. No ale okej. Okay. Tutaj coś żółtego. Nie wiem. Kurde, czasami się gubię w tym wszystkim. Okej. Okay. Jesteśmy tutaj. Aha. Są zbieracze. Co tutaj jest? O! Woo! Naxxramas! Halo! Run! Run for yourself! Naxxramas can fall down! No, ale... No nie, no... Biegną za Aleksandrosem Murgraden. No niedobrze. Szkoda, że nie wziął tego... Ashbringera. Teraz bym miał splugawionego Ashbringera. O, a tutaj jakby trole przyszły, to miałyby Malaka. A wiecie, że Malaka to po grecku oznacza tego oślego kutasa? takie info. Dobra, widzę, że mamy już 30. No niedługo, dobra, dojdziemy tutaj do 30 minuty, żeby fajnie się pozowało.
Tak ogólnie to ten odcinek był trochę dziwny. Mało takich zwrotów akcji, a ten pieprzonej kurwa wodu Ewonę. I see you soon. Aha, jeszcze się kurde teleportuje frajer. Tylko nudzi. Ja takiego czegoś nie lubię. Ja nie lubię, jak ktoś nudzi grę. Wiadomo, że przegrał, a on dalej nudzi. Zabiera punkty, kradnie to. No ale też, no faktem o to chodzi, żeby pilnować tych wszystkich punktów, a nie się kurde z tym pitolić. A on jak tutaj wejdzie, to mu się ten do go przyniesie? Co to kurde za dźwięk był? Halo? Eyes of Kil'jaeden. Kil'jaeden. O, popatrz. And let you kill my hero, of course. Co tutaj się dzieje? To się nic dzieje. Tral że się obija. Tral se siedzi, tral nudzi. Tutaj krwawe elfy zabijają Cult of the Damned, który jest sprzymierzeńcem z plagą, ale oczywiście nic nie robią. No ja tutaj nie widzę, żeby coś robili. Tutaj jest jedno wielkie zbieranie jednostek. To jest trochę bez sensu. Daj przeciwnikowi nazbierać sobie tyle kasy, że będzie robić ci spam jednostek taki, że się osrasz. No to nie jest rozwiązaniem. Tutaj chodzi o przejmowanie punktów kontrolnych. Gdybyś ty sobie tutaj połaził, bo przejmował te punkty kontrolne, tak trochę tutaj połaził, bo tutaj też można. Patrz, no, tu masz punkt kontrolny, który należy do Frost Whispera, nie wiedzieć czemu. Tutaj byś mógł przyjść, to zajebać. Też nie przyszedłeś. A co tutaj? Tutaj się później trafi. To chuj w to. Ale mógłbyś tutaj do Sindragosy, tylko o, patrzcie, no tutaj też są jednostki Frost Whispera. Pewnie zabił już tego. A nie. Jo! On chyba zabił tutaj Safirona. Nie Safirona, tylko aspekt magii. Kurde, jak on się nazywał? Nozdormu to był. Nozdormu albo Nozdorum to był od czasu. Była Esera od snu, była Alex Strasza od życia. No i był ten czwarty Malygos. No właśnie, i tam był Malygos. Trzeba było Malygosa zabić. No, a tutaj możecie zrobić później ten Dragon Temple. O, tutaj możecie pozabijać tych Dead Knightów, też nuda. A tu co się dzieje? Przyzywają portal? Draenor Portal. Łooo, wchodzą! Oni wchodzą, halo! Oni wchodzą, ale łap! I to jest moment, w którym musimy przerwać naszą rozgrywkę. Jak widzicie, to te jednostki Altaira już czekają. Bardzo dobrze ustawione. Jednostki strzelające na tyłach, jednostki lecące na tyłach. Z przodu... Ojejku, jej. Tutaj widzimy piekielne machiny. To niedobrze. Dobrze. Dobrze natomiast, że Infernale są z przodu oraz Dragon Kiny. Czy tam piekielne bestie i inne kurwa ogary. Pithlord. Pithlordzi też są dobrze. Dobra. W tym momencie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zobaczymy się już w kolejnym odcinku, który będzie za pojutrze albo za jakiś czas. Nie mam ukierunkowanych godzin wystawiania odcinków, więc musicie się liczyć z tym, że będą wychodzić, kiedy mi się spodoba. A kiedy to będzie, nie wiem. Tak patrząc na czas wstrzymywacz, ja podzielę to na trzy części. Godzina 30 powinno to wytrwać. Zatem bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, dajcie lajka, napiszcie jakiś komentarz miły. No i takie tam pierdoły. Chociaż wątpię, że dotrwacie do tego momentu. Kto dotrwał do tego momentu, niech powie nabity chuju, obejrzałem do końca. O. I zobaczymy, czy zobaczyliście do końca. Dziękuję, do zobaczenia i cześć.